Cześć, z tej strony Kermitto. Będzie to poradnik na temat planowania ataku. Ogólnego planowania ataku, no i planowania ataku również grupowego. Jeżeli chodzi o atak indywidualny, tutaj kluczowe jest przede wszystkim opcja, która bardzo pomaga, to jest ta opcja pokaż wyskakujące okienko. Musi ona być cały czas zaznaczona. Rozwijamy po prawej stronie i tak jak widzicie, jest tu mnóstwo przydatnych opcji, z których po prostu powinniśmy skorzystać. Ja po prostu zaznaczam je wszystkie. Po kolei. No tutaj najfajniejszą jest chyba opcją pokaż czas podróży, tak? No i wchodzę sobie i zaczyna mi się zmieniać zupełnie wygląd, tak? Najeżdżam na wioskę i widzę po kolei, ile idzie taran, ile idzie szlachcic i tak dalej, i tak dalej. No ja już z tego korzystam, no jak długo mam konto premium, tak z tego korzystam i jestem już do tego mega przyzwyczajony, to na takim etapie jednej wioski to bardzo pomaga. Także tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o tą opcję. Natomiast ten filmik głównie będzie o planowaniu ofensywy. I tutaj korzystamy z opcji, którą przed chwilą kliknąłem. Czyli pokaż planer ofensywy, tak? Zaznaczam i wyświetla się takie coś. Teraz atak, jak z tego korzystać? Pierwsze dwie opcje to jest atak i fake. No wiadomo, możemy albo wysłać realny atak, tak? Albo możemy wysłać atak udawany, czyli fake. Jak fejkować? W tej chwili wyświetlam wam link do mojego wcześniejszego poradnika na forum. Jak wysyłać skuteczne fejki? No i przejdźmy teraz do ataku. Najeżdżam mniej więcej nad pole, gdzie nad planszę, gdzie są moje cele i w jaki sposób będę teraz działał. Przede wszystkim kwestia jest tego, czy wyszukuję atak ewentualnie dla siebie, przykładowo te trzy wioski sobie zaznaczyłem jako atak. No i klikam opcję eksportu jako BB kody. I widzicie, tutaj się pokazuje wakas, tak, no bo tutaj mam zaznaczonego tego gracza, to zaraz pokażę, o co chodzi i mamy kordy trzech wiosek do ataku. Gdybym kliknął opcję fake, czyli jeszcze raz klikam, zmienia się na F, czyli symbol fake'u, daję eksport i jest fake, czyli mega łatwo. Teraz tak, gdybym chciał wyszukać jakiegoś gracza ze swojego plemienia, przykładowo, niech to będzie różowy marszał. Ok. Mogę mu zmienić kolor na jego ulubiony różowy. Ok. I teraz tak, kiedy będę zaznaczał wioski, no to będą te wioski zaznaczane na różowo, tak? Mogę tutaj wpisać dowolną ilość graczy i za każdym razem będą się te kolory zmieniały. Teraz tak, jeżeli eksportuję te kody, no to widzicie, Fakas ma tutaj odpowiednie fejki, natomiast Marszał ma tutaj zaznaczone jako atak. Teraz tak, jeżeli zamykam planer ofensywy, mogę te zmiany zapisać lub nie, tak? Czyli potwierdzamy i te zmiany nie zostaną zapisane. Także to tyle, a pytania możecie zadawać po prostu w komentarzach. Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę, cześć.